I'm sorry, Miss Jackson. Siemano, z tej strony Michał z kanału Się Gra Się Ma, a to kolejny odcinek z Need for Speeda 2015. Moi drodzy, dzisiaj sobie zakupimy nowe auto i no w końcu, nie? W końcu coś innego niż ta Honda i mam nadzieję, że to będzie się nadawać do driftu. No właśnie, ja nawet nie patrzyłem, jakie będę chciał auto kupić, a więc sobie teraz popatrzymy, bo pamiętam, że w poprzednim odcinku chcieliśmy kupić, ale jednak jeszcze się wstrzymałem. Dobra, tak, na pewno z tych takich wolniejszych to bym musiał ładować dużo hajsu w nich, to tak średnio. W tego Forda, ten Ford jest spoko, ale bym musiał bardzo dużo pieniędzy w niego włożyć. Tutaj ten Nissan spoko, Fordzik. O! Ta Mazda już jest git, wam powiem. Albo ten Dodge. Też mnie stać na niego. No tą Toyotę bym nie chciał. Nie, te mi się już tak średnio widzą. Chciałem zobaczyć, jak to auto wygląda z tyłu. Nie ukrywam. Ale chyba sobie weźmiemy jednak tutaj tą Mazdę. Tak, weźmy sobie tą Mazdę. Wydaje mi się, że to nie będzie taki zły zakup. Tak więc uwaga. Mamy naszą Mazdę. Weźmy sobie od razu, wybierz samochód. Sprawdźmy sobie, jak ona wygląda z tyłu, bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Tutaj sobie sprawdzimy. A to jest ta Mazda. No jeżeli chodzi o auto. Jest spoko, tylko ta sztywna szyba trochę mi się nie podoba. I kierownica jest z prawej strony. Amerykańskie autko, dobra. To co, może sobie sprawdźmy tylko tutaj jaki ma, gdzie tu się, tutaj się patrzało. Moc silnika 276. To ona jest cała do zrobienia. O, proszę, dzwoni Amy. Uwaga, dzwoni Amy, nowość. Oczywiście. No i na razie Honda wymiata, więc na razie sobie będziemy jeszcze jeździć Hondą. Kupiłem to auto, ale na razie jeszcze nim nie będziemy jeździć. Trochę wam tam, jak gdyby pokazałem wam to auto i w ogóle wow, coś innego niż Honda, no i dupa. I tak jedziemy Hondą na razie. Sprawdźmy sobie, co tutaj nam przygotowali. Przygotowali nam nasi przyjaciele, co musimy zrobić, jakieś wyścigi, te sprawy. A ta Honda przez kilka odcinków pierwszych widzę, że jest. No znowu dzwoni Amy. Oh, 350 koni. O, proszę, tutaj się zmienia kamerę, nawet nie widziałem. Okej, sprawdźmy sobie. Mapa. Amy jest w garażu? Coś mi tu nie pasuje. Dobra, co my tutaj mamy? Próba czasowa. Okej, zróbmy sobie próbę czasową. Na poziomie niskim, więc raczej nie będzie problemu. To są oczywiście główne, fabularne misje. To możemy sobie porobić. Dobra, lecimy od razu. Okej. No wiem, no muszę jechać szybko i zdążyć na czas. Aha, i tu jest jakaś nasza przyjaciółka Robin. Ale ona nie ma bata, żeby z nami wygrała. No, tak mi się wydaje. Dobra. Tutaj mamy czas, tutaj mamy ile trzeba mieć, minutę 44 trzeba mieć. O, policja, dzień dobry. O kurde, ale ślisko.
w tej grze cały czas praktycznie jest ślisko. Albo pada deszcz. Co ty żeś zrobił, ziomek? Ja pier... Ja nie wiedziałem, że on skręcał. On miał kierunkowskaz? Czy on miał kierunkowskaz? O, to jest pytanie. No nieźle. To pytanie, czy ja już sobie zawaliłem... Aha. Ja zdążę? No to kurwa super, chyba nie zdążę. Czy zdążę? Nie, no zdążę, dobra. Dobra, super, zdążę. Myślałem, że nie zdążę, szczerze mówiąc. No dałem radę. Okej, okay, Spike dzwoni, uwaga, dymy. No kurwa, wszyscy do mnie dzwonią, no co ja jestem? No to za jednym razem trzeba mieć 3000. O kurde. No to fajnie, widzę tutaj ten drifty. Dobra, sprawdźmy sobie mapę. No i sam faktycznie po autostradzie. Lecimy sobie od razu z tym. Nie wiem, co to zbytnio jest. To jest chyba jakiś wyścig. To mi się wydaje. Tu żadnych tutaj wydziwieństw nie będzie, jakiś, nie wiem. Jakiś kuźwa pociągów driftowych i te sprawy. To chyba zwykły wyścig jest. Aha, trzeba zająć pierwsze miejsce. No dobra. Dobra, lecim, bo uśnim. Czemu ja tak daleko zacząłem? Bo co, już wiedzieli, że jestem za dobry? To mnie wysłali gdzieś na koniec. No nieźle. Ja tutaj widzę, że jest drift i też na punkty. Wydaje mi się, że sobie poradzę. Tym autem będzie trochę ciężko. Widzę, że oni ze mną w łeb idą. Ale tam zdeszka poleciała. Nie powinno być problemu. Ale to nie jest driftowy pociąg, więc nie muszę obok sobie nikt jeździć. Mogę sobie... No, o kurde, ja nie wiedziałem, że taka droga jest, panie. Dobra. Znaczy, żebym lepiej nie zrypał żadnego zakręta, bo widzę, że tutaj oni mnie doganiają. Ło, co to było? Zobaczyłem, zobaczają się na punkty. Oni mnie w miarę doganiają, więc to nie jest aż tak... Tak prościutko. Warto wspomnieć, że to jest poziom niski jeszcze. Nie, no jakoś idzie. I cyk. Ale miałem przejść, nie pamiętam. Pyr, 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 pyr i nie ma gnoja. A o ty! Walnął w słup. Ja widzę, że już te 300 koni już jest, jest git. Ojejku, tutaj mnie zadriftował w ogóle. Dobra. No ale na pewno nikt mnie nie prześcignie w tym wyścigu. Już jest koniec zawodów za 3.
jeden. No. Nie wiem, dlaczego było takie odliczanie pod koniec, chyba że było liczenie punktów ich. Nie wiem do końca. Góry z blasku księżyca. Czy to będzie kolejny poziom rep? Raczej nie. Już od 15 widzę, że już się ciężej wbić. Dobra, i teraz zapewne ktoś zadzwoni, nie? Jestem tego pewny. Zawsze dzwonią po tych wyścigach głównych. No właśnie. No, no powiem, że nieźle się bawią. Dobra, sprawdźcie sobie, co jeszcze mam tutaj ciekawego na mapce. Tutaj jest pełno tych pobocznych, tych takich różnych wyścigów. Myślę, że sobie co porobimy w jednym odcinku. Idziemy do przyczepy Robin. Robin, nie wiem jakie się imię dokładnie wymawia, ale mówię na nią Robin i mam nadzieję, że mówię dobrze. Bo jak mówię źle, to przypał. Dobra, jest przyczepa. No i to przyczepa to jest hangar, kurwa, nie przyczepa. Dobra. Wbijaj tam. O właśnie, Paciek zaparkował. A tu zadaje ma 300 aut porozbieranych. Bawił się tymi autami. Ty no niezłą telewizję tam macie. Siema, siema. Ty no jest przyczepa. Jezu, wy same pizze jecie. They call themselves Risky Devil. Man, I've seen him head out with bodywork taped up. My to, ty jesteś gruba gościu, powiedzisz, nie jest tyle pizzy. No jak oni tam samą pizzę jedzą? See like this? This rim would give Amy an aneurysm, like totally. A fajne auto tam z tyłu jest. They wear their scars as a mark of pride. I'm cię jedną. I can't beat the problem. Oh, you want me to hold your hand? So I'm staying here. You gotta get these guys' attention, okay? So ja też chcę tam wejść, chcę pograć, no. Unlucky. Wywaliła mnie. Jak coś będę tutaj, a ty już sobie idź, nie? Tak to mniej więcej wyglądało. Dobra. Co tutaj Spike mi przygotował? Tutaj o. Puls miasta. Próba czasowa. Spike mi przygotował próbę czasową. Aż jestem gotowy. Aż pójdę zobaczyć, co on zrobił. Puls miasta. Wygraj próbę czasową. Okej, okej. I know what you mean. Patrz, 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 co robi. Patrz. Minuta 50. Ja to zrobię w minutę, gościu. Ja przyjęłem. Zrobię to w minutę. Postaram się. Patrz, 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 co robi. Postaram się w minutę. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, chyba nie dam rady w minutę, co? Czy to jest możliwe, żeby to zrobić w minutę? 7 na 16 punktów kontrolnych. Zresztą przez autostradę to bardziej bym musiał mieć jeszcze szybszą Hondę. Podrasować bym ją musiał. O nie, tu jest gościu. O nie, tu są dwóch gości. O matko, o, to mi teraz wbili się na zakręt idealnie. Ale zawsze na zakrętach oni są, patrz, tutaj rzadko jest ktokolwiek, a na zakrętach to zawsze jest dwóch. O nie, ja tu widzę bączka jakiegoś. O fuck.
dyma. Ledwo co. Robi, nie dzwoń teraz! Teraz nic nie odbiorę. Teraz to idź się wal. Minuta 30, no. No, chciałem w minutę. No, zrobiłbym to, gdyby nie walnął w tego gościa. I ten taki fajny zakręt zrobił za pierwszy razem. Tak fajnie, ale niestety. No dobra. O, tu mamy części samochodowe, patrzcie. No jedź, kuźwa. Gdzie ta część samochodowa? O, tutaj. Weź tą część, super. I tutaj jest do robienia bączek, ale ja bączka niestety nie zrobię tym autem, bo to jest przód napęd. Dobra, pojedźmy sobie do garażu. Tam chyba jest Amy, ale nie wiem, bo ostatnio byłem w garażu i jakoś jej nie spotkałem tam. Amy, halo? Czy ty tu jesteś? Amy, halo? Czy Amy tam sobie majstrykuje przy tym swoim skyline? Halo? No wjeżdżaj, no. Może coś tam świruje ona, no. Nie świruje, nie ma jej, nie wiem co się stało. Okej, okay. Teraz troszeczkę chcemy sobie jeszcze sprawdzić. Ja mam 16 koła. Jakby tu mniej więcej wyglądało ulepszenie tego auta do jakichś osiągów. 24 poziom rep. Dobra, możemy sobie to wziąć. Ale na początku ja bym proponował... O, tylko że to jest trochę drogie. Dobra, to możemy sobie wziąć. Widzę, że to daje dużo tego... mocy silnika. Tutaj możemy sobie jakieś inne wziąć, ok. Elektryka. Ale hajs pójdzie na to. Dobra, nie, wydaje mi się, że już nie ma co stracić pieniędzy na razie. Ale, o! No, to już sobie nie zadzwoniła Robin. Nie no, nie jest najgorsze to auto. Przerobimy sobie takie, że będzie piękne. Więc najprawdopodobniej kolejny odcinek to na kanale to będzie właśnie tuning wizualny tutaj tej naszej Mazdy. No. A ja się z wami żegnam. Zostawcie koniecznie lajka, subskrypcję tym bardziej. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.